W 2019 roku z portu lotniczego Olsztyn-Mazury nadal będzie można latać do Bułgarii. O wznowieniu w przyszłym sezonie obsługi połączeń do Burgas przedstawiciele władz lotniska poinformowali na konferencji w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie. Połączenia będą realizowane w formule czarterowej, co oznacza, że miejsca w samolocie rezerwować można będzie indywidualnie lub za pośrednictwem biur podróży. Procedurę nadzorować będzie firma Neckerman Polska. Bułgaria to nie tylko wybitne walory wypoczynkowe, ale przede wszystkim bardzo dobra jakość, stosunek jakości do ceny, bo tygodniowe wakacje na pięknym czarnomorskim wybrzeżu można już spędzić za niecałe 1500 zł all inclusive. Utrzymanie typowo turystycznego kierunku, który cieszył się ogromnym zainteresowaniem, było jednym z priorytetów portu, ponieważ formuła czarterowa oferuje podróżującemu szereg korzyści. Ma szeroką gamę hotelową, jak również ma możliwość dotarcia według jego wyboru, a nie ściśle narzuconą. Również ten pakiet atrakcji pod względem standardu hotelowego i usług tam świadczonych jest bardzo różnorodny. Połączenia do Burgas to ostatnia destynacja po Dortmundzie, Lwowie i Krakowie, o której lotnisko poinformowało w 2018 roku, zamykając go z bardzo dobrymi wynikami. Te założenia, które były związane z liczbą przewozów, są już spełnione, 114 tysięcy taki był wymiar, a już zbliżamy się do 120 tysięcy, czyli kolejny rok, gdzie spełniamy wymogi unijne. Loty do Burgas realizowane będą w okresie od 9 czerwca do 15 września 2019 roku przez linię Bulgarian Air Charter. Odbywać się będą raz w tygodniu w niedzielę. Trasę 1500 km samolotem pokonamy w około 2 godziny. Szczegóły na temat połączeń do Burgas, rozkład lotów oraz wszystkie potrzebne informacje dostępne są na stronie internetowej portu lotniczego Olsztyn-Mazury. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv